Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Witam całą społeczność Sama Mama. Witam mojego gościa. Beata Rybak jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Beatko. Dzień dobry, bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję Ci, Dominika, za zaproszenie. Jak zawsze jestem tutaj z wielką przyjemnością, także wielkie dzięki. Słuchajcie, ja nie będę chyba musiała przedstawiać Beatki, bo Beatka już z nami jest od początku samej mamy, mocno nam kibicowała. Przy pierwszych live'ach byłaś naszym gościem i ekspertem, jesteś coachem kryzysowym, otworzyłaś akademię, za chwilę o niej też porozmawiamy, tylko poczekam, aż będzie więcej osób na naszym live'ie. Także bardzo Was proszę, dajcie znać, że nas słychać, że nas widać, że jesteście dzisiaj z nami na żywo. Beatko, są pierwsze osoby, daj proszę znać, czy Ty widzisz czat. Wiesz co, nie widzę czatu. Gdzie on tam powinien być? Tam ustawienia, prywatny, zerknij sobie proszę. Wiesz co, Dominika, możemy się umówić tak, że jeżeli będą jakieś pytania na czacie, to zaczniemy sobie na końcu i ty mi te pytania, że tak powiem, oczywiście, powiesz, dobrze? Bo mi będzie tak wygodnie, ja się wtedy nie będę dekoncentrować, jak będę mówić, jeśli możemy się tak umówić. Ale oczywiście, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ja zachęcam Was, moje drogie, do tego, żebyście zadawały pytania naszemu ekspertowi. Beatka jest coachem kryzysowym, jest trenerem rozwoju osobowości, ale jest też założycielką Akademii Emocji Bez Tabu. Dzisiaj w ramach naszego projektu Akademia Mamy będziemy rozmawiały o życiu po rozwodzie. Chcę Wam przypomnieć, że wszystkie live, spotkania, które robiłam z ekspertami w ramach Akademii Mamy, były sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Nowe FIO na 2021-2030 oraz Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Formuła spotkania niezmienna. Zostawiacie lajki, komentarze, serduszka za to, że nasz gość jest dzisiaj z nami, w podziękowaniu za to, że przyjął nasze zaproszenie. Zostawiacie pytania, do których my wrócimy. Tak jak już powiedziała Beatka, na koniec spotkania ja będę je czytać i będziemy do nich wracać. Dla tych osób, które nie mogą być z nami na żywo, live będzie udostępnione na naszym kanale YouTube, więc będziecie mogły do niego też wrócić. No dobra, Beatka, czy jesteś gotowa? Możemy powoli zaczynać? Jasne, oczywiście. Super. Może na początek naszego spotkania, bo widzę, że coraz więcej osób do nas już jest z nami na żywo, chciałam Cię zapytać, jak to z tymi rozwodami jest? Bo wiesz, jedni to mają takie poczucie, że rozwód to jest takie, wiesz, ostre cięcie, zamykam, nie wracam, nie rozdrapuję, a ja jestem raczej z tej szkoły, że rozwód to są pewne etapy, że nigdy to nie jest tak, że ta żałoba po rozstaniu kończy się w momencie, kiedy dostajesz akt i wyrok sądu. Zgadzam się z Tobą, to znaczy no, na rozwód trzeba spojrzeć tak jakby z dwóch stron. Jedna strona to jest ta strona, powiedzmy, prawna, tak, gdzie idziemy do sądu, finalizujemy i jest koniec. I to, powiedzmy, jest dla nas w miarę łatwe do przejścia. No oczywiście jest strach, są lęki, zwłaszcza jeżeli nie byliśmy w sądzie, nigdy nie byliśmy postawieni przed taką właśnie sytuacją. Wiadomo, że się tego boimy. Natomiast powiedzmy, że to jest ta łatwiejsza strona. Trudniejsza strona to jest poradzenie sobie z rozwodem w sposób emocjonalny. Czyli przepracowanie tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy. I tak należy tak naprawdę spojrzeć na rozwód, bo samo podpisanie papierka, że już jesteśmy po rozwodzie, to jest zaledwie początek tej drogi, tak, którą musimy przejść, żeby przepracować to wszystko, z czym się mierzymy w trakcie właśnie poszczególnych etapów, które wiążą się właśnie z całym procesem rozwodowym. No, tych etapów jest wiele. Tak, tak. Tych etapów jest 6 konkretnie rzecz ujmując, tak? To, co jeszcze chciałabym tutaj zaznaczyć, to oczywiście rozwód jest wydarzeniem w życiu człowieka, który może wywołać kryzys emocjonalny, czyli tak zwany kryzys żalu po stracie. Natomiast może, ale nie musi, dlatego że wszystko zależy tak naprawdę od naszej subiektywnej oceny tego wydarzenia. I zależy też od przyczyn rozwodu, no nie oszukujmy się, inaczej podejdziemy do rozwodu, jeżeli jest to nasza świadoma decyzja, bo po prostu nie jest nam po drodze, tak, nie mamy wspólnych celów, marzeń, pasji, no orientujemy się, że nic nas nie łączy, tak, że nic nas nie łączy, że po prostu patrzymy w zupełnie inną stronę. Inaczej, jeśli powodem rozwodu jest przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna, bardzo częsta obecnie, ale również no, powszechnie nam znana zdrada, tak, partnerska czy małżeńska.
Więc to będzie zupełnie inne spojrzenie na rozwód i zupełnie inaczej możemy na niego zareagować i warto sobie to uświadomić, tak? Bo z kryzysem żalu po stracie bardzo wiele osób radzi sobie po prostu same, tak? Radzą sobie te osoby. Natomiast to wszystko zależy, co za tym rozwodem stoi, tak? Jaki ból emocjonalny? Czy my jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym bólem emocjonalnym sami, czy potrzebujemy pomocy eksperta? I też warto właśnie poznać te 6 etapów, przez które my przechodzimy, bo na pewnych etapach możemy się zatrzymać i wtedy to jest dla nas bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, ale nie tylko dla nas. Też dla ludzi, którzy są wokół nas, na przykład dzieci, które przeważnie właśnie zostają z mamami, tak? Ja bardzo często zastanawiałam się, jak dbać o dobrostan w takim trudnym momencie. Wynajdowałam sobie różne zajęcia dodatkowe, żeby nie myśleć. Pewnie tu panie mają swoje pomysły, jak zapełnić tą pustkę, która zostaje po drugim człowieku. No ja jakby poszłam w pracę, i w to organizowanie sobie dodatkowych zajęć, na które wcześniej nie miałam przestrzeni, nie miałam czasu, wydawało mi się, że no nie powinnam wychodzić z domu, nie wiem, na siłownię, tak, czy na basen, no bo są dzieci w domu jest dużo obowiązków, a później gdzieś ten czas rzeczywiście dla siebie znalazłam. No zastanawiam się, jak panie sobie radzicie z tym dbaniem o swój dobrostan. Bardzo chętnie podzielcie się na forum, na czacie, w komentarzach swoimi pomysłami i ja bym ciebie też, Bładku, chciała zapytać, jak właśnie zadbać o ten swój dobrostan w trudnym momencie kryzysu, czy około rozwodowego, czy już po rozwodzie, tak? To znaczy, może zacznę od szybkiego takiego omówienia tych 6 etapów, tak, żebyśmy mieli w ogóle ogląd sytuacji, z czym my się mierzymy, tak, a potem przejdziemy do tego dobrostanu. Więc kiedy następuje ta sytuacja, tak, ten moment, kiedy dowiadujemy się na przykład, że ktoś nas zdradził, tak, no to zazwyczaj wtedy doświadczamy kryzysu żalu po stracie, to pierwszym takim etapem jest szok, niedowierzanie, tak, jest dezorientacja. My zaczynamy sobie uświadamiać, że coś w naszym życiu się zmienia, ale nie do końca jeszcze wierzymy w to wszystko, co się wokół nas dzieje. Bo mówiąc kolokwialnie, nasz świat się po prostu sypie. Świat emocjonalny, świat związany z naszą rolą w życiu, tak, bo przestajemy być nagle żonami czy partnerkami, zmienia się nasza tożsamość. Tracimy pewną część tak jakby siebie. I to jest ten pierwszy etap, etap szoku. I ten etap może trwać różnie, wszystko zależy od naszej subiektywnej oceny i jak my do tego podejdziemy, jak będziemy otwarci na przepracowanie tych dalszych etapów. Natomiast zazwyczaj on trwa krótko, po prostu jesteśmy w szoku, nie wiemy, co się dzieje, jesteśmy pełni lęku. No i z tym idziemy do etapu drugiego. Etap drugi z kolei to jest etap, w którym pojawia się po prostu smutek, tak? Po prostu pojawia się smutek. Smutek również zaczynamy się obawiać tego, co będzie, no bo nie nasze poczucie bezpieczeństwa zostaje mocno zachwiane i nie tylko nasze, no bo też i naszych dzieci, jeżeli są w tym związku. Nie oszukujmy się, świat dzieci się również bardzo, bardzo mocno zmienia. I to jest właśnie ten etap, o którym ty mówiłaś, Dominika, to jest etap ucieczki. Ponieważ my się źle czujemy, wszystko nas tutaj w środku boli, tak? Boli nas serducho, bolą nas nawet myśli, tak? Wspomnienia, wszystko nas boli, więc uciekamy. Uciekamy właśnie w pracę i muszę ci się przyznać, to też był mój sposób na ucieczkę, ponieważ ja też jestem po rozwodzie, też uciekłam w pracę. Nie było to dobre rozwiązanie dla mnie, natomiast to wiem już teraz po latach. Ale albo uciekamy na przykład w sport, w różnego rodzaju aktywności, w taki sposób przesadny, tak? Zaczynamy ćwiczyć non-stop i to też jest pewna forma ucieczki, ponieważ wtedy zmieniamy swoją koncentrację, tak? Nie chcemy myśleć o tym, co czeka na nas, mówiąc no, wprost w domu, tak? Nie chcemy o tym myśleć. Nie chcemy myśleć o bólu tych dzieci, nie chcemy myśleć o tym, jak cierpimy, więc uciekamy w pracę, w nałogi, na przykład w alkoholizm, w różnego rodzaju używki, w zakupoholizm, panie bardzo często uciekają. Tak, albo na przykład uciekamy w różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, tak, bo chcemy zmienić się, chcemy się upiększyć, idziemy do fryzjera, do kosmetyczki, wszystko, aby zapomnieć, tak? I to jest drugi etap, etap dla nas bardzo wyczerpujący i ze względu właśnie na ilość emocji i na to, że nie dopuszczamy do siebie tego wszystkiego, co się dzieje, tylko mówiąc kolokwialnie zamiatamy pod dywan, używając właśnie do tego różnych form ucieczki. Bo tak jest łatwiej, Beatka.
Tak, bo tak jest. Tak, tak jest, oczywiście, że tak jest łatwiej, tylko że w dłuższej perspektywie, to znaczy oczywiście my możemy, jak najbardziej mamy prawo do takiego zachowania i mamy prawo pozwolić sobie na takie zachowanie, tylko ważne jest, aby nie zostać w tym zachowaniu, bo wtedy to się przekłada na nasze zdrowie emocjonalne i psychiczne, tak? Ważne jest, żeby się zorientować, że coś tu jest nie tak, tak? Że no, ja jednak muszę się jakoś poradzić sobie z tymi emocjami, które towarzyszą mi, tak, które są trudne. Muszę jakoś starać się zaakceptować tą sytuację, chociaż to jest oczywiście bardzo trudne i tak jak mówię, ja to bardzo dobrze znam z własnej autopsji, to jest mega trudne. Później jest trzeci etap, etap samotności, tak? Czyli jak już się wyszaleliśmy, jak już odnowiliśmy nasze kontakty i się upiększyliśmy i uciekliśmy we wszystko, co się da, jednak do nas zaczyna to docierać, tak? Dociera samotność, dociera pustka, dociera taki brak nadziei, no bo jednak coś się skończyło w naszym życiu. I to jest też bardzo wyczerpujący etap. My jesteśmy już bardzo zmęczeni tymi dwoma poprzednimi etapami. Natomiast to jest też etap, na którym my w związku z tym, że jesteśmy zmęczeni, możemy popaść w taką apatię, w taki stan beznadziei, takiej bierności, po prostu nam się już nic nie chce, tak? My już po prostu mamy wszystkiego dość. I to jest trzeci etap, na którym też wielu ludzi zostaje, niestety, dlatego że po prostu mogą na przykład popaść w stan depresji, tak? Po tym etapie. Ale za tym idzie najbardziej niebezpieczny etap, etap gniewu. I myślę, że też go przeżyłaś, ja też go przeżyłam, tak? Etap złości, gniewu, rozczarowania, żalu. Taki etap, kiedy po prostu te wszystkie emocje w nas tak buzują. Zaczynamy szukać winnych tego, co się wydarzyło. No i najczęściej przekierowujemy naszą złość oczywiście na osobę, która jest winna, tak? W naszym przekonaniu, tak? Że ona jest winna tej sytuacji. To jest bardzo niebezpieczny etap, ponieważ to jest etap, na którym możemy pokusić się o chęć odwetu, o chęć zemsty, możemy zacząć nienawidzić tej drugiej osoby, a nienawiść jest bardzo autodestrukcyjną emocją i naprawdę może zniszczyć życie nie tylko nasze, ale również naszych dzieci, jeśli one żyją w tym i karmią się tą nienawiścią, którą my eksponujemy na zewnątrz, tak, swoim zachowaniem, ruchami, jesteśmy zdenerwowani, podrażnieni, no wkurzeni mówiąc kolokwialnie, tak. I to jest bardzo niebezpieczny etap, też wiele osób zostaje na tym etapie, tak się zamyka, żyje w przeszłości, nie chce się otworzyć na tą przyszłość, tak? Tylko cały czas roztrząsa, rozdrapuje te rany, grzebie sobie w tych ranach, po to tylko, aby no, poczuć się lepiej poprzez to, że no, ta wina nie leży po naszej stronie, tak? Więc nam jest troszkę lepiej, no, zwłaszcza jeśli rzeczywiście wina nie leży po naszej stronie, tak? Na przykład w przypadku zdrady czy przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. No, ale różnie też w życiu bywa i też nie jest tak zawsze, że tylko jedna strona jest winna i trzeba mieć to na uwadze oczywiście, bo różnie to bywa. Natomiast to jest czwarty etap i jeżeli ten etap dobrze przepracujemy, czyli jeżeli pozwolimy sobie na gniew, bo ja tutaj chcę zaznaczyć, my nie mamy zakopywać tych emocji, tak? My mamy sobie na nie pozwolić, mamy sobie prawo do nich, że tak powiem, powracać, ale nie tak długo, tak? Żeby nie żyć tym, nie wiem, 2-3 lata, 4-5, a ludzie tak potrafią żyć. Ludzie tak potrafią żyć właśnie, tak jak ja to mówię, zacietrzewić się, tak, w tych trudnych emocjach i tak cały czas żyć tą przeszłością, tym co było, pisać sobie różnego rodzaju scenariusze, a co by było, gdyby było, to bardzo źle wpływa na nas, na nasze poczucie własnej wartości, na to, żebyśmy po prostu ruszyły do przodu. No ale tak, jeżeli... To jest najgorsze, kiedy my jesteśmy w etapie tej złości. Ja to widzę wielokrotnie w pracy, gdzie panie nie są już w związku rok, dwa, cztery, pięć i wybrzmiewa, nienawidzę. I tutaj epitety przenajróżniejsze. Dzieci są przy tym, ale najważniejsza jest moja złość, moja krzywda. Nie jestem w stanie ułożyć sobie dalej życia, nie jestem w stanie ruszyć do przodu, bo cały czas... emocje do byłego partnera biorą górę nad racjonalnym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Dokładnie tak się dzieje. W nowych obszarach. Mhm. Dokładnie tak się dzieje i to warto sobie właśnie uświadomić tak naprawdę na tym etapie, że to, że my czujemy do kogoś nienawiść, to my nie szkodzimy tej drugiej osobie.
My szkodzimy tylko i wyłącznie sobie i szkodzimy własnym dzieciom, jeśli one są w tym związku, bo one to obserwują, bo one to widzą. Wręcz czasami no, nasze zachowania, czy nasza właśnie nasz werbalny przekaz mówi nam, że no, macie nie lubić taty, tak? Macie nie lubić mamy, no w zależności, tak, z kim dzieci zostają, no ale wiemy, że przeważnie dzieci zostają z mamami, tak? I to trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj jest bardzo duża mądrość, ważna bardzo jest tutaj właśnie nasza mądrość, tak? Żebyśmy zwróciły uwagę nie tylko na siebie, tylko na to, że my z tym bagażem wypuszczamy nasze dzieci w świat. Bo nasze dzieci chłoną od nas wszystko jak gąbka i patrzą się, obserwują nas, tak? I nagle, jeżeli każemy odzywać się czy myśleć o naszym tacie, że jest zły dziecku, tak? Tylko dlatego, że my mamy do niego żal, to my bardzo w ten sposób krzywdzimy dzieci. Myślę, że warto jest to odłączyć w ogóle od siebie, tak? Nasz żal, który my mamy bezpośrednio, żeby oddzielić od tego, jak w tą rolę wejdziemy w stosunku do naszych dzieci. No i to jest czwarty etap, tak jak mówię, bardzo dużo ludzi zostaje na tym etapie nienawiści i żyje tą nienawiścią, tak naprawdę niszcząc sobie życie. Natomiast jeśli dopuścimy te emocje, jeśli będziemy chcieli je zrozumieć i zaakceptować, że to się wydarzyło, to jest część mojego życia, to jest historia mojego życia, ale ja idę dalej, no to przechodzimy do szóstego etapu, pomijając piąty, bo piąty to jest totalna depresja, tak? Kiedy nie przepracowujemy czwartego, po prostu wchodzimy w stan depresji, no i tutaj jest niezbędna pomoc psychiatry, psychologa, no bo z depresją coach kryzysowy pracować nie może, o ile możemy pracować z tymi pierwszymi etapami, tak? Jesteśmy w stanie sobie spokojnie poradzić, no to jeśli już klient wchodzi w depresję, no to kierujemy go do psychiatry, do psychologa, no bo to jest po prostu choroba psychiczna. I szósty etap, no to jest otwarcie się na przyszłość, najlepszy etap, tak? Czyli wtedy, kiedy to światełko w tunelu zaczynamy dostrzegać, kiedy zaczynamy wierzyć w siebie, w poczucie własnej wartości, kiedy odkrywamy na nowo swój potencjał, kiedy zaczynamy dostrzegać te nasze mocne strony i kiedy ta wiara w to, że możemy, że umiemy, że potrafimy, po prostu jest w nas tak silna, że ruszamy do przodu, jesteśmy otwarte na nowe wyzwania, po prostu zaczynamy nową książkę pisać w swoim życiu. I czy to jest ten moment, kiedy my możemy myśleć o swoim dobrostanie jako o czymś, co nie jest wywołane, nie wzbudzi w nas poczucia winy? Bo często mam wrażenie, że mamy w sobie jako kobiety takie myślenie, że nie, no najpierw dzieci, muszę teraz się, wiesz, poświęcić, muszę być silna, no i ten nasz dobrostan gdzieś jest spychany troszkę na drugi plan, a myślę, że on jest kluczowy. Ja osobiście uważam, że dobrostan mamy jest kluczowy i tutaj zasada powinna działać dokładnie taka sama jak w samolocie. Najpierw załóż maseczkę sobie, a następnie dziecku. Zgadzam się z Tobą. Należy zadbać bo tak jak mówię, ten czas kryzysu żalu po stracie też może być różny. Niektórzy przechodzą go, jak sama mówisz, latami i nie są w stanie go przejść. Niektórzy, że tak powiem, ogarniają się w ciągu pół roku i bardzo szybko stają na nogi i idą dalej, albo jeszcze szybciej. Wszystko zależy tak naprawdę od naszej subiektywnej oceny tego całego wydarzenia, od naszej indywidualnej postawy, tego jak jesteśmy otwarci na to, żeby przepracować ten cały proces i po prostu ruszyć do przodu. To, że musimy przez niego przejść, to jest normalne, tak? Dlatego, że żal po stracie się uruchamia automatycznie, to jest naturalny schemat, który działa w człowieku. No coś tracimy część naszego życia, tracimy nasze dotychczasowe życie, tak? Tracimy gdzieś tą naszą równowagę. Natomiast wracając do dobrostanu, bardzo ważne jest, żebyśmy się o siebie zatroszczyły. Bardzo ważne, o swój spokój, o to, żeby dać sobie czas na to, żeby pójść na spacer. Mamy się o siebie troszczyć, dbać o siebie, bo potrzebujemy masę energii do tego, żeby sobie z tym poradzić. Naprawdę bardzo dużo. I naprawdę kupienie nowej sukienki nam nie pomoże. Lepiej nam zrobi, jeśli pójdziemy na spacer właśnie, czy nawet umówimy się z przyjacielem, czy z przyjaciółką na kawę, pogadamy sobie. Natomiast też jest ważne, żeby nie opowiadać o tym zdarzeniu wszystkim naokoło, bo to powoduje, że cały czas w tym siedzimy, tak? Że w ogóle nasza głowa nie odpoczywa, nasze myśli, nasze emocje cały czas są nakręcane. No a to na pewno nam nie służy. Także dbamy przede wszystkim o siebie, bo potrzebujemy siły dla siebie
i dla naszych dzieci, które też się na nas patrzą, bo nie wiedzą, co się dzieje. I, no, i też oczywiście zależy, jak ten związek się kończy, bo jeżeli mamy wsparcie, pomimo tego, że się rozwodzimy, nasz partner chce uczestniczyć w wychowaniu tych dzieci, mamy jakieś relacje ze sobą w miarę dobre, no to jest dobrze, ale jeżeli zostajemy z tym zupełnie same, albo w nas jest tak duża złość, że nie chcemy nic od naszego partnera, tak, po prostu nie i koniec, zamykamy się na to, no to tym bardziej musimy o siebie zadbać. No w ogóle tutaj jest must have, bo nie starczy nam sił, nie starczy nam sił, żeby pokonać te etapy i najprawdopodobniej wtedy właśnie na którymś, mówiąc kolokwialnie, zawiśniemy. Bardzo często, nie wiem, czy u Ciebie pada to pytanie, ale u nas bardzo często się pojawia, jak żyć, jak, od czego zacząć układać życie po rozwodzie, zawsze w dwójkę, zawsze razem, a tu nagle muszę sama o siebie zadbać, zadbać o sferę materialną, zadbać o sferę organizacyjną, o przestrzeń w domu. I bardzo wiele kobiet ma multum lęków, że nie umiem, że nie potrafię, że nie dam rady. Jakbyś mogła ze swojej też takiej praktycznej strony zawodowej powiedzieć, jak zacząć żyć po rozwodzie w tych pierwszych miesiącach, żeby było łatwiej, lżej? Wiesz, i tutaj wracamy do jednej bardzo ważnej rzeczy, że o siebie trzeba dbać przez całe swoje życie. Że nie można nikomu dawać odpowiedzialności za swoje życie, nawet jeśli to jest ukochany mąż czy ukochany partner. Że nasza niezależność finansowa i to, że bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, później się przekłada na tym, na to, jak radzimy sobie właśnie w takich sytuacjach, kiedy no świat nam się wali, tak? Kiedy nasz świat się zmienia. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy oczywiście, jeżeli nie zadbamy o swoje finanse, jeżeli nie zadbamy o tą właśnie niezależność, jeżeli nie będziemy partnerami w tym związku, tylko przejmiemy rolę jakiejś ofiary albo przyjmiemy taką, wiesz, rolę, nie chcę, żeby to brzmiało, źle zabrzmiało, no ale służalczą, tak? Po prostu przynieś kapcie, przynieś obiad, nie wiem, wstaw pranie, uprasuj, jedziemy tu, jedziemy tam, tak? I wierzymy, że ktoś wie lepiej, czego my pragniemy. No nikt tego nie wie. I to trzeba sobie jasno powiedzieć i uświadomić. Związek jest oparty na partnerstwie, a nie na poddaństwie. I jeżeli to zrozumiemy, jeżeli to przekażemy, co najważniejsze, naszym dzieciom, to nasze córki nie popełnią tego błędu. One będą wiedziały, że są autonomicznymi jednostkami, które muszą w pierwszej kolejności zadbać o siebie, bo wtedy dopiero będą mogły tak naprawdę zadbać o innych ludzi. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, oczywiście wtedy jest o wiele trudniej, tak? No bo jeżeli na przykład do tej pory wszystko za nas robił mąż, w sensie, nie wiem, często ja słyszę na przykład właśnie w kwestii finansowej, tak, że no głównym jakby dostarczycielem pieniędzy do domu był mąż, tak? I ja nie mówię, że to jest coś złego, natomiast zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak mieć swoją niezależność finansową. Wiadomo, że jedni zarabiają więcej, drudzy zarabiają mniej. Natomiast to poczucie bezpieczeństwa, które my sobie dajemy właśnie w takich momentach, że no nie zostajesz z niczym, tak? Natomiast jeśli jest taka sytuacja, że zupełnie nie masz zabezpieczenia finansowego, no to oczywiście wiadomo, no wtedy trzeba iść do prawnika, trzeba, wiesz, też trzeba, no ale to już myślę, że to osoba, która zna się na prawie, natomiast na pewno trzeba zadbać o alimenty, tak? Bo wychowywanie dzieci to też jest praca, to nie jest siedzenie w domu. Jeżeli w związku z wychowaniem dzieci nie mogłyśmy iść do pracy, tak, bo tak ustaliliśmy, możemy ubiegać się alimenty na siebie, przynajmniej dopóki nie znajdziemy tej pracy, dopóki nie będziemy mogły w stanie się, no mówiąc wprost, ogarnąć. Więc tutaj trzeba o siebie zadbać, nie trzeba się bać, nie trzeba, wiesz, obawiać się, że to jest wstyd pójść i poprosić, znaczy poprosić o pieniądze, które ci się należą, bo jeżeli siedziałaś w domu i wychowywałaś dzieci, to wykonywałaś pracę, dzięki temu twój mąż mógł się rozwijać, nie wiem, dzięki temu twój mąż zdobywał kolejne szczeble swojej kariery i dzięki temu lepiej zarabia, to nie zadziało się samo z siebie, no, ale no, lepiej się nie wrzucać w taką rolę totalnej niańki, zapominając o sobie. Ja w ogóle uważam, że kobiety w pierwszej kolejności powinny zacząć dbać o swoją niezależność finansową i to jest taki apel, który ja przesyłam wszystkim mamom, nawet drobne pieniądze, ale swoje. Tak, dokładnie. Swoje, żebym wiedziała, czy ja dzisiaj na rynku pracy jestem w tym czy w tym miejscu,
co ja mogę robić. Wiecie, takie aktualizowanie CV poprzez robienie różnych kursów w trakcie wychowywania dzieci. Ostatnio mieliśmy bardzo fajny przykład pani, która przyszła i powiedziała, wie pani, ja byłam 20 lat w domu, ale ja w tym czasie skończyłam 3 fakultety, byłam na iluś tam kursach, robiłam to i to i teraz to jest ten czas, kiedy czuję, że powinnam wrócić na rynek zawodowy, proszę mi, pomóżcie mi to zrobić, tak? I naprawdę jest to niesamowite, że czasami nie możemy iść technicznie do pracy na 8 godzin, ale możemy tyle innych rzeczy dziewczyny dla siebie zrobić, dokładnie, które podnoszą nasze kompetencje, rozwijają nasze umiejętności. Tutaj nie mówimy o kursach za dziesiątki tysięcy złotych. My mówimy o drobnych rzeczach, żeby nie wyjść z rynku, z obiegu, co się teraz dzieje, bo świat idzie tak do przodu, że jak się nie rozwijamy, to już nie jest tak, że my stoimy w miejscu, kochani. My się cofamy. Dokładnie tak, a jeszcze trzeba zauważyć no, dzisiejsze możliwości. Mamy online. Można zakładać biznesy przez online. No wiele na Instagramie, sama obserwuję kont mam, które siedzą w domu z dziećmi i na przykład pokazują, jak się gotuje, nie wiem, jak się opiekuje dzieckiem, cokolwiek, tak? Można znaleźć dla siebie zawsze jakieś zajęcie. Nawet jeżeli jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie, a no, mamy dziecko, idziemy na ten urlop, wykorzystajmy tą wiedzę, żeby ta wiedza nam nie umknęła, tak? Cały czas się uczmy właśnie, rozwijajmy, czytajmy nowe książki, no to jest wszystko w zasięgu ręki, tak? I możemy budować pomału naszą społeczność na Instagramie, no w tej chwili jest naprawdę tyle możliwości, jak nigdy dotąd. Właśnie trzeba tylko je chcieć dostrzec, chcieć się na to otworzyć, zobaczyć, że one są. Oczywiście, że to wymaga od nas więcej wysiłku, więcej pracy, no ale zyskujemy naszą niezależność, tak? Dzięki temu też inaczej zupełnie na siebie patrzymy. No nie patrzymy na siebie jak na typową kurę domową. Ja nie mam nic przeciwko do kur domowych, jeśli to jest cel i jeśli rzeczywiście tak sobie życie ułożyły i że dogadują się z partnerem, że są szczęśliwe. To jest okej. Natomiast różnie w życiu bywa. I to nawet nie musi być przyczyna rozwodu, to może być przyczyna po prostu śmierci drugiej osoby, tak? Miałam właśnie to powiedzieć, ostatnio miałam taki przypadek, że przyszła do nas mama, która jest wdową nagle, dramatyczna sytuacja, dramatyczna i tu jest też problem, kobiety psychicznie wiadomo, że bardzo przeżywają śmierć męża, ojca, swoich dzieci i tutaj jest rodzina objęta opieką psychologiczną, ale tam właśnie padła kwestia i co my teraz zrobimy? Jak ja dostanę na dzieci rentę, czy jakieś tam pieniądze ze Skarbu Państwa, to jak my będziemy funkcjonować? Dokładnie tak jest, ja mówię, dlatego bardzo ważne jest, żeby uczyć się odpowiedzialności za własne życie, żeby nie przerzucać tej odpowiedzialności dla drugiego człowieka, a potem mieć pretensje do tego człowieka. Bo to jest nasze życie, nasze decyzje, nasze wybory i to od nas zależy, jak to życie się potoczy. Ja wiem, że my startujemy z różnych pułapów. Jedni mają lepszy start, drudzy mają gorszy start. Natomiast jeśli podejmiemy decyzję, że chcemy, to jesteśmy w stanie dojść tak naprawdę wszędzie. Tylko musimy się otworzyć na to i przede wszystkim też być cierpliwym, bo my mamy też takie skłonności, że my je chcemy już. Nikt nie osiąga sukcesu już, bo nawet często ludzie, jak wygrywają w totolotka pieniądze, to nie umiejąc zarządzać pieniędzmi, tracą te pieniądze bardzo szybko. Więc tak jak mówię, mamy bardzo dużo możliwości i naprawdę, drogie kochane moje kobiety, otwórzcie się na to, naprawdę otwórzcie się. Ja sama wiem z własnego doświadczenia, jak przechodziłam przez kolejne etapy mojej drogi zawodowej, gdzie w końcu podjęłam decyzję, że odchodzę z korporacji po 15 latach, z dobrego stanowiska, z bardzo dobrą pensją, natomiast ja wiedziałam, że chcę czegoś innego i jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Czy się bałam? No jasne, że tak. Bałam się bardzo, no ale pokonałam swój strach, dzięki temu mogę właśnie pomagać innym ludziom i to mi daje taką mega radość. Ale wiesz co, to jest też takie wyjście ze strefy komfortu, z tego bezpiecznego świata, który nam daje czy korporacja, czy etat, czy inna przestrzeń, gdzie płyną do nas pieniądze co miesiąc, nieważne co robimy,
a prowadzenie działalności, prowadzenie organizacji, tworzenie, kreowanie, to już wymaga od nas zupełnie innych nakładów i czasu, i energii, i dokładnie tej cierpliwości. Batka, ja sobie też myślę o tym, że mówisz, dziewczyny, nie oddajcie odpowiedzialności za swoje życie, starajcie się być niezależne. Ja w ogóle uważam, że pandemia dała wielkie szanse kobietom. Oprócz tego, że jako kobiety, no niestety, ten szklany sufit, jeśli chodzi o wyrównywanie pensji między kobietami a mężczyznami, wzrósł z 100 do 137 lat, jak już teraz podają statystyki, tak, że będziemy w stanie dopiero je zrównać, te pensje na tych samych stanowiskach między płciami. Natomiast uważam, że możliwości rozwoju dla kobiet się bardzo otworzyły. I drogie panie, korzystajcie z tego. Naprawdę warto próbować, bo co możecie stracić? No, możecie stracić czas, możecie stracić trochę pieniędzy, jeżeli tam zainwestujecie w jakieś programy czy szkolenia, ale ta wiedza wam zostanie. To jest tak, że to nigdy nie jest przestrzeń stracona. Ja tak uważam, tylko raczej forma lekcji, która nas wzbogaca. Ale zostawmy to panią do decyzji, niech same podejmą jakby chęci, otworzą się na nowe przestrzenie. Powiedziałyśmy już o tych stanach, o dobrostanie, powiedziałyśmy już o tych 6 etapach przechodzenia przez rozwód. No a teraz jeszcze ta druga przestrzeń, czyli rodzina i brak akceptacji tej rodziny na sytuację, która się zadziała. A wiem, że to nie jest temat, który jest nam obcy, moja droga. W którymś wątku się to pojawiło, że my dobrze znamy te słowa, które tak bardzo ranią, bolą i absolutnie nie są wspierające. Dokładnie tak. To znaczy, no, ja akurat miałam ogromne szczęście, bo ja miałam cudownych rodziców i rzeczywiście siostry, którzy bardzo mi pomogli w tej sytuacji. I wiem, jak ogromne miałam szczęście, natomiast też wiem, jak wiele osób tego szczęścia nie ma. Jak jest wtedy trudno. Natomiast biorąc pod uwagę pracę z moimi klientkami, czy w ogóle na moją działalność w social mediach i to wszystko, co do mnie piszecie, ja mam jeden wniosek na ten temat. Nawet jeżeli ktoś nas nie wspiera, to pamiętajmy o tym, że to jest nasze życie. I że tak naprawdę wszystkie rady, dobre, złe rady, okej, przyjmujmy do siebie, ale ostateczna decyzja należy do nas. To my stanowimy o swoim życiu i nawet jeśli nie mamy tego wsparcia i jest nam trudniej, to też nie warto, słuchajcie, karmić się negatywnymi emocjami, tak? Nienawidzić tych ludzi, tak? No bo oni mnie nie wsparli, nie są tutaj. Dlatego, że ci ludzie bardzo często też byli karmieni stereotypami na temat rozwodu. Czym jest rozwód w Polsce? Wstydem. Jak się mówi o rozwódkach? Jak się mówi o rozwodnikach? Jak ciężko powiedzieć, jestem rozwódką, jestem rozwodnikiem. Jeszcze rozwodnikiem inaczej. Niestety do panów troszkę inaczej się to, że tak powiem, odnosi niż do pań. W ogóle no, moralność postrzegana w kontekście mężczyzn, a kobiet też jest inaczej postrzegana w Polsce. Tak, mężczyznom się wybacza więcej niż kobietom i to w różnych aspektach życia. Natomiast, tak jak mówię, tutaj jest bardzo ważne to, żebyśmy sobie uświadomiły, że to my, że to nasze życie i nikt nie ma prawa tak naprawdę decydować o nim poza nami. I nawet jeżeli nasza rodzina ma coś przeciwko temu, nie zgadza się, to i tak z konsekwencji my zostajemy z tym same, tak? Bo jeżeli posłuchamy się rodziny i na przykład, no nie wiem, ja też często słyszałam od moich klientek, że no dostawały takie rady, no już jak wyszłaś za mąż, no to nieś ten swój krzyż, tak? No, bo to są wszystko przekonania, to są wszystko stereotypy, które wywodzą się z kultury, społeczeństwa, no nie oszukujmy się, z religii. Też bardzo duży wpływ religia miała na to, jak postrzegamy i to nawet to, że no, no rozwodnik czy rozwódka no nie ma prawa chociażby, no jeżeli jest, że tak powiem, katolikiem, no nie ma prawa do rozgrzeszenia. Nie ma, zwłaszcza jeżeli żyje na przykład w relacji z innym człowiekiem. No bo jeżeli żyje sama i jest nieszczęśliwa, to jest okej, to dostanie rozgrzeszenie. Natomiast jak już chce sobie ułożyć życie i chce być znowu szczęśliwa, no to tego rozgrzeszenia nie dostanie. A jeżeli żyjesz w tym, a ja w tym żyłam, no bo w takim okresie życia no, dorastałam, no to jest ci po prostu trudno, tak, zmierzyć się z tym. Natomiast naprawdę... Moment uświadomienia sobie tego, że to jest nasze życie i ja o nim decyduję, jest, słuchajcie, naprawdę mega uwalniający, mega naprawdę taki
dodaje nam skrzydeł. Po prostu mamy sprawczość, mamy swoje życie i mamy na nie wpływ. I o tym warto pamiętać. A rodzina, jeśli nas kochają, to zrozumieją i może przyjdą, może przeproszą, a jeżeli nawet nie, to tak jak mówię, nie karmy się żalem do tej rodziny, bo robimy sobie krzywdę. Nie tej rodzinie, sobie krzywdę. Wiesz co, ja jeszcze myślę, że rodzina, tutaj mówimy o tej niewspierającej części rodziny, ale ja też myślę, że rodzina ma takie złote rady. Bądź tak. silna, dasz radę. Sama tego chciałaś. Jakby są to takie, ja to się śmieję, że to są takie poklepywacze po ramieniu, wiesz o co chodzi, że żeby lepiej się poczuć, że coś powiedziałem, ale z drugiej strony to osoba wcale nie czuje się lepiej. I ja pamiętam, jak do mnie ludzie przychodzili i mówili, dasz radę, a ja sobie myślałam, a co ja mam innego zrobić? Czy mam się położyć i przestać pracować, przestać jeść, przestać, nie wiem, zajmować się dziećmi? No wiadomo, że dam radę, bo nie mam innego wyboru i tysiące kobiet dzisiaj nie ma innego wyboru, bo jak zostają same, to wiadomo, że one biorą na siebie tą odpowiedzialność i jakby idą przez to życie, lepiej lub gorzej sobie radząc, no ale podejmują to wyzwanie jakby, tak? I teraz wiesz, bądź silna dla dzieci. No okej, ale czasami ja po prostu potrzebuję sobie popłakać, potrzebuję sobie zrobić przestrzeń na to, żeby być niezadowoloną, żeby sobie poużalać się nad sobą i trochę, takim mówię trochę, dlatego że ten stan, jeżeli będzie trwał za długo, to tak jak powiedziałaś, to doprowadzi do jakichś stanów depresyjnych i na pewno nie będzie zbyt dobre, ale myślę o tym w kontekście znalezienia też wspierających ludzi, którzy przyjdą i zapytają, jak się czujesz? Czy zabrać ci dzieci, czy ci w czymś pomóc? Albo prosić o tę pomoc, nie? Bo to też jest takie organizacja rzeczywistości, kiedy nagle spadają na ciebie wszystkie obowiązki. No teraz prosty przykład, no mamy zimę, tak? Spadnie śnieg, no jeżeli ktoś ma samochód, no to wiesz, wymiana opon, za chwilę odśnieżanie, to są przyziemne rzeczy. No ale jeżeli tej drugiej osoby w domu nie ma, no to ktoś musi odśnieżyć, żeby można było wyjechać do pracy, do szkoły, czy jechać na zakupy. To są takie bardzo prozaiczne kwestie, które mocno wpływają na tą organizację dnia codziennego, o których musimy pamiętać. Wiesz co, mogłabym to skwitować tak naprawdę jednym słowem. Wstyd. Za tym stoi wstyd. W sensie takim, że wstyd i brak wiedzy, dlatego że często nasi najbliżsi po prostu nie wiedzą, co nam powiedzieć. Tak? Oni chcą nam pomóc, ale nie wiedzą jak. I czasami naprawdę w takich sytuacjach, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli nasza koleżanka czy przyjaciółka przechodzi przez ten etap, to tak jak powiedziałaś, czasami wystarczy być. Czasami wystarczy właśnie zabrać te dzieci, czasami wystarczy zabrać ją do kina czy do kawiarni, żeby po prostu być z tą osobą. A te wszystkie dobre rady, tak jak powiedziałaś, ta osoba dokładnie wie, że musi sobie dać radę, bo no, nie ma innego wyjścia, tak? A jeżeli są dzieci, no to tej siły potrzebuje jeszcze znacznie więcej. Natomiast ja jestem bardzo daleka właśnie od tego, żeby negatywnie nastawiać się do tego wszystkiego, tylko właśnie, żeby spojrzeć na to z takiej strony, żeby też chcieć się trochę tych ludzi zrozumieć, że oni nie wiedzą i że to nie mają złych intencji, mówiąc nam, że dasz radę, czy oni po prostu chcą nam pomóc, ale nie wiedzą jak, bo nie mają wiedzy i nie wiedzą, co powiedzieć i czasami mówią. Dlatego dobrze, że bardzo, że poruszyłaś to, bo tu jest ważna rzecz. Czasami nic nie trzeba mówić, naprawdę, nie trzeba nic mówić, wystarczy być z tą osobą, wystarczy, nie wiem, zadzwonić, że jestem, że gdybyś potrzebowała pogadać, to jestem, ale nie na siłę, nie wyciągać, bo to czasami wcale nie mamy na to ochoty, żeby o tym opowiadać, ale ktoś dzwoni, no jak kochana u ciebie, a jak tam kochaniutka, a ty moja bidulko, a no tak, no ale dajesz jakoś radę, no czy nam to pomaga? No nie. To nam nie pomaga zupełnie, to wręcz przeciwnie, tak? No jeżeli ktoś nas postrzega jako biedną bidulkę, no to my tak, a no może rzeczywiście jesteśmy tą bidulką. A my nie jesteśmy żadnymi bidulkami, tylko jesteśmy kobietami, które po prostu zaczynają nowy etap w swoim życiu i sobie poradzą, tak? Poradzą sobie. Wiesz co, to radzenie sobie i proszenie o pomoc bardzo mi rezonuje z tematem lęku, naszym lękiem, że my nie chcemy litości. My nie chcemy takiego
poczucia, że dostajemy jakieś ochłapy i jałmużnę, że to, co nam daje przestrzeń, w której jesteśmy, czyli sytuacja okołorozwodowa, jest tak trudna, że wszystkie bodźce z zewnątrz traktujemy jako znowu, o Jezu. I właśnie tak jak ty powiedziałaś, zamiast pozytywnie patrzeć, że idzie nowe, że coś się zmieni, że będzie lepiej, że idziemy w jakimś nowym kierunku, otwieramy nowy rozdział w książce, to jednak na początku większość z nas ma tą myśl, Matko Boska, i znowu się to nie udało, nie? Boże, jak jestem do niczego. Szuka gdzieś tej winy w sobie, a już proszenie o pomoc przy takich codziennych rzeczach, jak, nie wiem, zrobienie zakupów, jeśli na przykład nie mamy samochodu i poproszenie kogoś, żeby pojechał z nami i zrobił te zakupy, no bo ciężko jest nieść, wiesz, proszki, płyny do prania czy do kąpieli i inne ciężkie zakupy, jak poproszenie kogoś właśnie o opiekę nad dziećmi, czy pomoc w posprzątaniu domu. My mamy takie poczucie, że raz, nie chcemy tego robić, bo żeby nie wyszło, że sobie nie radzimy, a dwa, nie chcemy wyjść na takie osoby, które wzbudzają litość. I trzy, właśnie to, że wstydzimy się. Wstydzimy się porażek w naszym życiu. Wstydzimy się i to, o czym my nie potrafimy rozmawiać, i niestety jest to duża bolączka w Polsce również, o emocjach. My nie umiemy rozmawiać o emocjach. My nie umiemy powiedzieć, że czegoś się boimy, czy że się czegoś, nie wiem, właśnie wstydzimy, że coś nam nie wyszło, czy że, no, że po prostu jest nam ciężko, jest nam trudno, bo mamy właśnie takie błędne przekonania w sobie, że to świadczy, że jesteśmy słabe, że jesteśmy do niczego, a to jest ludzkie, to jest naturalne. Mamy prawo do gniewu, mamy prawo do tego, że się boimy, mamy prawo do wszystkich lęków, które się pojawiają, kiedy na naszej drodze pojawiają się właśnie różnego rodzaju trudności. My mamy do tego prawo i to trzeba sobie powtarzać. Mam prawo źle się czuć, mam prawo odczuwać gniew, mam prawo się wkurzyć, ale co ja z tym zrobię, to już jest inna inszość, tak? To już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mamy właśnie problem z proszeniem o pomoc, no bo nie chcemy pokazać swoich, nie wiem, słabych stron, a to nie jest słaba strona. Natomiast tu jest też bardzo ważne, żeby dbać o relacje, tak? Bo często jest tak, że wchodząc w jakieś relacje partnerskie czy małżeńskie, odstawiamy wszystkich znajomych, przyjaciół na to tor boczny, jesteśmy tylko zapatrzeni w tą jedną osobę. I to jest też duży błąd, bo właśnie nie dbamy o te relacje, no nie dajemy czasu tym ludziom, nagle świat nam się wali, dzwonimy, potrzebuję pomocy. No ale hello, nie było cię przez 2 lata, a tu nagle potrzebujesz mojej pomocy? Więc tutaj też jest bardzo ważne, żeby wchodząc w relacje, dbać też o relacje z innymi ludźmi, bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy, kto i od kogo będziemy potrzebować tego wsparcia, tej pomocy. A nawet jeżeli nie, no to tym bardziej lepiej, natomiast będziemy mieć świetne relacje z innymi ludźmi. Powiedz mi, jak długo powinien trwać proces żałoby po rozstaniu? Taki w granicach, wiem, że nie ma jednej sztywnej reguły, która mówi, że możesz przechodzić smutek, żal, rozpacz przez rok, dwa albo pół roku, bo każda z nas jest inna, ma inną sytuację, ma inne powody rozstania, tak? Natomiast co nas powinno zaniepokoić, że trwa już na przykład za długo, nie? Wiesz co, właśnie powinny nas zaniepokoić emocje, czyli na przykład jeżeli właśnie jesteśmy ciągle w takie nabuzowane, wkurzone, albo jest nam ciągle smutno, bo tak naprawdę emocje są sygnałem, który mówi nam, że w naszym życiu dzieje się coś złego, ale nie tylko emocje, bo też i nasze ciało, tak? Bo zazwyczaj, kiedy żyjemy długo w stresie, no bo za tym idzie permanentny stres, to prędzej czy później to się odbije na naszym zdrowiu fizycznym. To są naczynia połączone. Więc jeżeli, no, jeżeli zrozumiemy, że bycie ciągle w gniewie, czy jeżeli będziemy karmiły się nienawiścią, to sprawi to, że tak naprawdę cały czas będziemy stały w miejscu, to nie ruszymy się w ogóle do przodu. Więc tutaj jest nie ile, tylko bardziej uważne obserwowanie tego, czy nie za długo to trwa. Tak jak mówię, mamy prawo do tych emocji, mamy prawo rzucić talerzem, mamy prawo trzasnąć drzwiami, mamy prawo puścić parę słów niekontrolowanych, mamy prawo,
Natomiast trzeba mieć tą właśnie świadomość, że jeżeli to za długo trwa, to znaczy, że coś jest nie tak, to znaczy, że ja sobie z tym nie radzę, to znaczy, że nie posiadam mechanizmów obronnych, które mogę uruchomić i które mi pomogą, bo czasami na przykład przeszłe trudne doświadczenia życiowe powodują, że my sobie wykształcamy pewne mechanizmy, które możemy wykorzystać właśnie w przypadku kolejnych trudnych doświadczeń w życiu. Ale jeżeli na przykład jesteśmy ludźmi młodymi, czy na przykład nie mieliśmy do tej pory żadnego trudnego zdarzenia i nagle tutaj jest mocno stresujące, stresogenne taka sytuacja, no to wtedy możemy sobie z nią nie poradzić. Dlatego no, dobrze, że bardzo wielkie dziękuję za to właśnie, że robisz takie live'y, bo myślę, że to też uświadamia ludzi i też właśnie pokazuje ludziom, że na przykład kiedy jesteśmy zbyt długo na którymś z tych etapów, no to może to się dla nas źle skończyć. Najlepiej być jak najdłużej w etapie szóstym i tego wszystkim życzę. Okej. To teraz powiedz mi, jak już przeszłyśmy przed kwestię pomocy nad dziećmi, zaopiekowaniem się sobą i dbaniem o swój dobrostan, no to wchodzimy w nowe relacje, w nowy związek. Kiedy? Kiedy zacząć? Wiesz co, dla swojego zdrowia psychicznego, w moim przekonaniu najpierw trzeba przepracować przeszłość. To znaczy też nie czekać, wiesz co, to też jest bardzo indywidualna kwestia, natomiast najważniejsze jest to, żeby nie robić z tej drugiej osoby kogoś, kto ma nam zastąpić byłego partnera czy partnerkę i tak naprawdę bardzo często te wszystkie schematy, które były w zeszłym związku, przerzucamy na związek obecny i na obecnego partnera, bo tak naprawdę historia zatoczy koło, nic się w naszym życiu nie zmieni. Dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia, bo niektóre kobiety wchodzą po 2 miesiącach, niektóre po miesiącu, niektóre po 1,5 roku, niektóre po 2 latach, a niektóre po 10 też nie mogą wejść w relacje. To jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia i też oczywiście jest inaczej zupełnie, kiedy są dzieci, bo wiadomo, że tutaj się pojawia osoba, która musi też zaakceptować nasze dzieci, a różnie to bywa. Różnie to bywa. Naprawdę duża mądrość osoby, która wchodzi w relacje, gdzie są dzieci, żeby te dzieci zaakceptowała i takich to się rzadko zdarza. Niestety, to się rzadko zdarza. Częściej słyszymy nawet w mediach, tak, że nie wiem, że ojczym czy partner pobił dziecko, tak, a kobieta stała i nic w związku z tym nie robiła, albo, no bo też albo się bała, albo też sama doświadczała przemocy. To różnie bywa. Natomiast tutaj musimy po prostu być gotowi na to, a jesteśmy gotowi w momencie, kiedy zamkniemy tamten rozdział, kiedy przepracujemy i zastanowimy się, co tak naprawdę nie zadziałało, co się stało, że tak się stało, a nie inaczej. Ale będziemy wyciągały wnioski, nie obwiniając siebie, bo oczywiście, no, kiedy doświadczamy przemocy fizycznej czy przemocy psychicznej, to też jest jedna ważna kwestia, że czym dłużej trwamy w takim związku, tym gorzej, trudniej jest nam się z niego wyrwać, bo my jako ludzie mamy taką skłonność i taką zdolność do adaptacji, więc my godzimy się z naszym losem. I to było na przykład bardzo dobrze pokazane chociażby w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, gdzie tam jest opisane troszkę, znaczy opisany jest temat obozów koncentracyjnych, jak ludzie się przystosowywali do no, ekstremalnie no, trudnych warunków, tak? Więc my jako ludzie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do tego, że ktoś nas bije, przyzwyczaić się do tego, że ktoś nas gnębi psychicznie. Dlatego tu też jest apel, jeżeli tylko zauważycie, że ktoś próbuje w kierunku waszym, nie wiem, użyć przemocy fizycznej, psychicznej, czy ktoś wam wydziela pieniądze, czy wylicza wam pieniądze, to jest sygnał na to, że coś jest nie halo i że tutaj się trzeba zastanowić, czy z tej relacji nie wyjść, bo czas działa w tym przypadku na naszą niekorzyść niestety. Przyzwyczajamy się. A jeszcze jeżeli mamy rodzinę, która właśnie ma takie stereotypy, dobrze już bądź w tym związku, to ojciec twoich dzieci, męcz się, tak? A co sąsiedzi powiedzą, no to już jeszcze gorzej nam jest się wyrwać. Jeszcze gorzej nam jest się wyrwać. Czyli tak jak mówię, wiesz co, ciężko powiedzieć, bo to jest indywidualna kwestia. W moim przekonaniu dobrze jest zamknąć rozdziały, a przede wszystkim dobrze jest przejść chociaż przez te etapy i otworzyć się na nowe, i otworzyć się na nowy związek, na nowego partnera. A czym większa nasza świadomość tego, że są takie etapy, że
mamy do nich prawo i że będziemy przez nie przechodziły, tym szybciej je przejdziemy i szybciej zamkniemy to, co nam właśnie sprawia ból i ruszymy do przodu. Ale tu jest potrzebna cały czas świadomość i tak zdobywanie wiedzy na ten temat. No ale gdzie my mamy? No dzięki takim osobom jak ty, że poruszasz takie tematy, że prowadzisz taką super fundację, dziewczyny, kobiety dowiadują się o tym. W szkołach mówią coś nam na ten temat? Nic. Właśnie to jest problem takiego tematu tabu. Dzisiaj w Polsce co trzecie małżeństwo się rozpada. Dzieci cierpią coraz częściej na depresję. Nie ma miejsc w szpitalach, żeby zabezpieczyć opieką medyczną te dzieci. I tak naprawdę jak popatrzysz na ogrom informacji, szum informacyjny, który jest, to w wielu miejscach jest dużo. Ale gdy przyjdzie przejść przez proces pomocy od A do Z, że ktoś powie, słuchaj, zrób tak, powinno to być tak, tu powinnaś pójść, tu z tego skorzystać, to nie ma tej ścieżki. Nie, nie. No media to niestety rozdmuchują tematy, które są klikalne, no nie ma co się oszukiwać, tak? To wszystko jest marketing, to wszystko jest sprzedaż, za tym stoi ogromna machina promocyjna, więc no nikt nie będzie zajmował się rzeczami, które rzeczywiście mogą w realny sposób pomóc, tylko bardziej właśnie będzie rozdmuchiwał, tak właśnie to, co mówisz, że co druga czy trzecia para się rozwodzi, no ale co państwo robi w związku z tym, tak? Jak wspiera te kobiety po rozwodzie, czy jak wspiera te dzieci, bo wiesz, to ja nie wiem jak jest teraz, no ale na przykład kiedyś, ja pamiętam sama, jak zostałam z dwójką dzieci, bo też byłam samą mamą wychowującą dzieci, był pułap finansowy, tak? Więc ja bym musiała zarabiać na nas trójkę 1500 zł, żebym dostała jakikolwiek zasiłek, ja nie wiem jak jest teraz, ale za 1500 zł, no przecież ja, wiesz, no czynsz kosztował 500 zł, tak? I wtedy mi przysługiwały jakiekolwiek zasiłki, więc no w ogóle o czym my mówimy, tak? Już ale to ja o ściągalności alimentów. Ja się uśmiecham, nie dlatego, że mnie śmieszy ta sytuacja, brońcie no tak, Panie Boże. No tak. Ja miałam identyczny case, identyczny przykład, kiedy poszłam, składałam dokumenty informujące o jakby stanie naszej rodziny, że ona już nie jest pełna i pani mnie poprosiła o uzupełnienie dokumentów związanych z zatrudnieniem. Ja wpisałam wynagrodzenie, a pani do mnie mówi, nie, tutaj już pani wpisuje bez męża. No. Ja mówię, to jest moje wynagrodzenie. No. A to nie, to w ogóle nie, nie, to proszę panią, to w ogóle zupełnie, może tak. Pani zapomnieć o czymś takim, jak świadczenia ze Skarbu Państwa. I ja w ogóle, jak zaczynałam swoją przygodę już jako reprezentant fundacji i pytałam, co możemy zaproponować tym paniom, to usłyszałam od jednej z osób, która powiedziała mi bardzo mądre słowa. Pani jako fundacja może więcej niż my jako instytucja. No tak. Wiesz, to co dajesz wiedzę, to jest bezcenne. To jest bezcenne, bo wiedza to jest potęga. Jak wiemy, to się mniej boimy. Jak wiemy, to szukamy rozwiązań. Jak wiemy, to jesteśmy bardziej otwarci na nowe. Po prostu samoświadomość jest, to jest klucz. Po prostu to jest klucz do tego, żeby radzić sobie właśnie w życiu z problemami i właśnie zdobywanie wiedzy. Ja powiem ci przykład ze swojego życia. Ja poszłam właśnie jeszcze jak dzieci moje były małe i chodziły do szkoły, poszłam do, jak to się nazywa? Urząd. Do pomocy społecznej, bo chciałam poprosić o dofinansowanie. Tak, MOPS-y chyba, tak? Miejski Ośrodek tak. Pomocy Społecznej. Ja poszłam poprosić o dofinansowanie do obiadów, ponieważ no, pracowałam, dzieci były w szkole, więc za obiady, tak? Więc dowiedziałam się, że jako samotna mama mogę poprosić o dofinansowanie do obiadów. To po pierwsze wzięli pod uwagę moje zarobki, a po drugie jeszcze pani powiedziała, że musi przyjść do mnie komisja i zobaczyć, jak mieszkam i jakie mam warunki w domu. Ja jeszcze tylko spytałam się tej pani, czy zajrzą mi do lodówki. Zobacz, jakie to jest poniżające dla kobiet. I dlaczego tak. Kobiety nie idą i nie proszą o pomoc? Dlatego, że po prostu jak stoisz i ktoś mówi ci takie rzeczy, to jak ty się czujesz wtedy? I to jest właśnie pomoc, tak, którą my dostajemy właśnie po rozwodzie. Nie dostajemy żadnej pomocy, żadnej. Ściągalność alimentów w Polsce jest makabryczna. Makabryczna. Wystarczy płacić 20-30 zł co miesiąc i nie pójdziesz do więzienia. Jesteś kryty. Więc tak naprawdę
wiesz, dlatego tak jest trudno, właśnie po rozwodzie, bo no, znając sytuację, jaka jest, mamy przekonanie, że zostałyśmy z tym wszystkim same. Niestety. Tak, no, to prawda. To prawda. I powiem ci, że ostatnio miałam takiego live'a, gdzie jedna z moich rozmówczyń powiedziała: warto się otworzyć, warto zaufać, warto być w związku z nowym na przykład partnerem po rozstaniu. Warto mieć taką przestrzeń na zaufanie, takie bezgraniczne, tak że wierzę, że to będzie ten związek na zawsze, na resztę życia. I ja wtedy powiedziałam, że nie wiem, czy w nas jest takie przekonanie, kiedykolwiek jeszcze wejdzie. Zaufanie jak najbardziej, bardzo szczera chęć do tego, żebyśmy chciały tworzyć ten związek i żeby on był szczęśliwy i żeby on rzeczywiście był na lata. Tylko myślę sobie, że każda z nas i te panie, które mnie oglądają i są w społeczności, sama mama, i te, które nie są w społeczności i nie są naszymi sympatykami, jeżeli została raz zraniona, to nigdy w życiu nie odda pełnej odpowiedzialności za siebie, swoje życie, swoje finanse, za swoje dzieci innemu mężczyźnie. Wiesz co, no i tu wracamy do początku. Nigdy nie powinniśmy tego zrobić. Czy jesteśmy w związku, czy nie jesteśmy w związku, tak? To znaczy, oczywiście, i jeszcze druga ważna sprawa, nic nie ma tak naprawdę na zawsze. Życie jest ciągłą zmianą. To też trzeba sobie uświadomić. Dlatego, że my też z wiekiem wiele rzeczy się zmienia, zmieniają się nasze upodobania, tak? Zaczynamy, co innego nam się zaczyna podobać, nawet, wiesz, po guście, tak? No, 10 lat temu pewnie zakładałaś inne rzeczy, niż zakładasz teraz, tak? I to nie ma też związku z modą, tylko też z tym, jak ty postrzegasz siebie, jakimi oczyma ty na siebie patrzysz, tak? Co ci się podoba, co ci się nie podoba. My się po prostu zmieniamy i to trzeba sobie uświadomić, natomiast nie zmienimy drugiego człowieka. To jest inna, też jedna bardzo ważna rzecz. Nie jesteśmy w stanie zmienić drugiego człowieka w żaden sposób. Jeśli ta osoba tego nie chce, więc takie czekanie, okej, dobra, jeszcze posiedzę pół roku z nim, na pewno się zmieni, bo przecież no, ja to mogę, tak? Ja to umiem, no, zależy mu, więc pewnie się zmieni. Jeśli on nie podejmie takiej decyzji, to ty go nie zmienisz. Więc szczera rozmowa jest bardzo ważna, w ogóle rozmawianie jest ważne, tak? No, my teraz też niestety ze sobą przestaliśmy rozmawiać. Ja ostatnio właśnie nawet słyszałam taki wywiad, Jan Englert powiedział, że my teraz ze sobą nie rozmawiamy, tylko informujemy się, wysyłając jeszcze do tego emotki. Prawda, ludzie przestali rozmawiać, ludzie się informują, wysyłając SMS-a, pisząc na Messengerze, nie wiem, ale kiedy przychodzi do rozmowy, to też pandemia pokazała, ile związków małżeńskich się rozpadło w trakcie pandemii, bo ludzie, kiedy zostali wtłoczeni do domu, zaczęli się poznawać. Tak naprawdę żona poznawała męża, mąż, żonę. No i się zdziwili. I się zdziwili w ogóle, kto to jest, tak? No bo wiesz, 20 lat temu było inaczej. Tak, tak, pęd życia, wiesz, ta praca, te obowiązki, ta rutyna, wiesz, no sprawiła, że ludzie właśnie zamiast, a tu trzeba tak normalnie, wiesz, no o związek trzeba dbać, tak jak o kwiatek, tak? Trzeba go podlewać, trzeba iść na randkę, trzeba iść sobie do kina. Ja absolutnie nie jestem za tym, że jeżeli jeden związek się kończy, żeby nie wchodzić w drugi związek. Nie jest to proste, natomiast jest to możliwe i jak najbardziej warto się na to otworzyć, nie zamykać się na to przede wszystkim. To, że ktoś nas zranił, to, że ktoś, nie wiem, no nasze zaufanie zostało mocno zachwiane przez drugą osobę, to nie znaczy, że ta kolejna osoba też nam to zrobi, tak? Oczywiście, tak jak mówisz, jest ta lampka i to nie ma co tu ukrywać, jest ta lampka, jest ten dzwoneczek, natomiast to tylko dla nas dobrze, bo my jesteśmy wtedy bardziej wyczulone, bardziej ostrożne, już tych okulary takich różowych mocno nie zakładamy na siebie, tak? Już wtedy inaczej patrzymy, już wtedy właśnie wiemy, że musimy o siebie zadbać, no ale czy musi dochodzić do takich sytuacji, żebyśmy wiedziały, że musimy o siebie zadbać? Nie, dbamy o siebie zawsze. Batka, bardzo fajnie nam się rozmawia, ale już minęła godzina naszej rozmowy, nawet nie wiem kiedy. Jak zawsze. Zostawiajcie lajki, serduszka, komentarze dla naszego eksperta. Podziękowanie za to, że jest dzisiaj z nami. Ja tradycyjnie zapytam cię o 5 złotych zasad, jak żyć po rozwodzie. I będę zachęcała te osoby, które są z nami, żeby
no też zadawały Ci pytania, jeżeli mają taką potrzebę. Tak, zadawajcie nawet po live, ja też będę wchodziła jeszcze, patrzyła, jeśli będą jakieś pytania, to piszcie jak najbardziej, ja będę udzielała odpowiedzi nawet po live do końca dzisiejszego dnia, jestem dla Was, więc zapraszam serdecznie. A pięć zasad, to wiesz co, pierwsza zasada w moim przekonaniu to jest właśnie taka, żeby chcieć mieć świadomość tego, że właśnie przez taki proces przechodzimy, żeby mieć tego świadomość, a myślę, że kobiety, które są z nami, już wiedzą, że taki proces jest i że to jest naturalne i że będą przez niego przechodzić. W mniejszym bądź większym stopniu, to tak jak mówię, wszystko zależy od takich predyspozycji indywidualnych. Natomiast mieć tą świadomość i chcieć się uczyć, to jest bardzo ważne. Natomiast druga bardzo ważna sprawa jest to, żeby się otworzyć na nowe, tak? Żeby się otworzyć na nowe, żeby otworzyć się na zmianę i żeby wziąć odpowiedzialność za własne życie i wyciągnąć wnioski też. Wyciągnąć wnioski tak, żeby nie zamieść tej trudnej sytuacji pod dywan. Naprawdę, bo to do nas wróci. W kolejnym czy w następnym związku to do nas wróci. I dać sobie prawo. Dać sobie prawo do tego właśnie, że mam prawo czuć się źle, że mam prawo odczuwać ból, że jest mi źle. I no to, co powiedziałaś jeszcze, prosić o pomoc. To nie jest wstyd. To nie jest naprawdę wstyd proszenie o pomoc, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam ciężko. Jeśli ktoś nam odmówi, trudno, nie gniewajmy się na tą osobę, widocznie może nie jest gotowa na to, może ma jakieś przekonania, które mówią o tym, że no nie wiem, nie będzie chciała nam pomóc. Natomiast iść, prosić o pomoc i tyle. Super, ja się podpisuję dwoma rękami. To są zasady, które naprawdę mogły być takim naszym pierwszym must have, jeśli chodzi o sytuację okołorozwodową czy kryzys z tym związany. Pamiętajcie, drogie panie, że rozwód to jest proces i w Polsce legislacyjnie czeka się na rozprawę w różnych miastach, ale między 7 a 12, nawet i 15 miesięcy. W związku z tym, jeżeli przygotowujecie się do rozstania, mówię to też jako mediator sądowy, to pomyślcie o tym, czy nie warto skorzystać właśnie z usług mediatora, który skróci jakby postępowanie, bo te dokumenty, które u niego podpiszecie, jeżeli jesteście zgodni, jeżeli jesteście zdecydowani na pewne postanowienia związane z dziećmi, alimentami, opieką, widzeniami, naprawdę warto skrócić ten czas po to, aby nie zadręczać się. I jeżeli mamy poczucie, że rzeczywiście ten związek zakończył się i ta relacja już się wypaliła, to jest to jedna z takich szybkich form doprowadzenia do właśnie rozstania już przed sądem, kiedy jesteście przesłuchiwani i wtedy ta rozprawa trwa krótko, bez świadków, jest to szybko, tak mówię w cudzysłowie oczywiście szybko, ale na pewno jest to skrócona forma i mniej stresująca, dokładnie, bo jednak tutaj jest też, sąd. Dokładnie. Tutaj też dbamy o swoje zdrowie psychiczne, jeżeli właśnie gdzieś oddajemy tą część osobie, która się na tym zna i która może nam pomóc, tak? To też jest właśnie kwestia, forma proszenia o pomoc, bo wtedy my zajmujemy się sobą, a te właśnie trudne sytuacje związane właśnie chociażby z tą papierologią, czy w ogóle z tym, że musimy to wypełnić, oddajemy specjaliście i to też jest, mówię, no w ten sposób też dbamy o siebie, o ten swój dobrostan, tak? Czyli mniej tych bodźców stresujących do siebie dopuszczamy. Dokładnie, dokładnie tak. Moje drogie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Tobie, jestem bardzo zadowolona, że miałyśmy okazję się spotkać. My zwykle spotykamy się w takich ciężkich tematach, bo my bardzo często rozmawiamy o emocjach, o rozstaniu, o traumach. My lubimy takie ciężkie tematy, ale w przyszłym roku obiecuję Ci, że zaproszę Cię na live, który będzie rozwojowy i taki w kryzysie, ale takim bardziej pozytywnym, dobra? Bo jak najbardziej. Czuję, że to jest przyszły rok przed nami. No i gościnnie ja będę też u Ciebie. Zdradzimy już może naszym widzom, że my się będziemy w styczniu, moi kochani, widzieć i ja będę gościnnie u Beatki. Będę oczywiście o tym informowała na naszych social mediach. Wspomnę tylko, że live Życie po rozwodzie jest realizowany w ramach Akademii Mamy, projektu, który jest sfinansowany z Narodowego Funduszu
Inicjatyw Społecznych Nowe FIO 2021-2030 oraz Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Jest to ostatnie spotkanie w ramach tego cyklu. Także 10 live'ów za nami, piękny projekt, który sama mama zrealizowała. Na ten moment, Batka, jesteś ostatnim moim gościem, więc złożę wszystkim wam, którzy byliście i przeszliście z nami ten wspaniały projekt, podziękowania za wielką serdeczność, za wspaniałe rady, za wspaniałe i cenne uwagi i treści, które przekazywaliście naszym widzom i mam nadzieję, że ta wiedza, te ponad 12 czy 15 godzin, które nagraliśmy, będzie służyło mamom, kobietom i osobom, które tej wiedzy potrzebują, zarówno na kanale YouTube samej mamy, ale też w social mediach waszych, bo wiem, że wszyscy linkujecie, udostępniacie, więc te zasięgi na pewno rosną. Kochani, ja zawsze się wzruszam w takich momentach, kiedy coś kończę i kiedy już wiem, że te projekty się dla nas kończą, ale widzę, jak wy jesteście zaangażowane, jak piszecie do nas w wiadomościach prywatnych, to sprawia, że naprawdę ja jako prezes Fundacji Sama Mama mam poczucie, że to, co robimy, jest ważne. I tym bardziej cieszę się, że tacy ludzie jak ty, Bata, zajęci, zapracowani, którzy mają swoje działalności, którzy prowadzą i wspierają kobiety na innych przestrzeniach, znajdujecie czas, aby pomagać, aby wspierać, bo to jest naprawdę bezcenne, że możecie się dzielić swoją wiedzą i inspirować innych, więc za to serdecznie z całego serca tobie dziękuję w imieniu swoim jako mamy, ale też jako prezesa fundacji. Dziękuję, Dominika, bardzo miło. Ja też ci dziękuję za zaproszenie. Ja zawsze z ogromną przyjemnością dzielę się wiedzą i swoim doświadczeniem, dlatego że, no tak jak już wspomniałam, to właśnie sprawia, że jak wiemy, to jesteśmy w stanie sobie poradzić praktycznie ze wszystkim, tak? I to jest bardzo ważne, także wielkie dziękuję i naprawdę też wielkie dziękuję za to, co robisz, bo też pomagając kobietom, zajmujesz się tym, że one po prostu lepiej radzą sobie właśnie z takimi sytuacjami kryzysowymi. Także wielkie, wielkie dziękuję. Myślę, że te słowa mówią wszystko. Kochani, życzę wam pięknego dnia. Dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję za te wszystkie komentarze, które się tutaj pojawiły. Również życzymy wam cudownego dnia. Zostawiajcie lajki, serduszka. No i co? I życzymy wam wszystkiego dobrego z okazji końca roku i na przyszły rok, tak? Tak, zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. No i kolejnych cudownych projektów, tak, Dominika? Kolejnych, tak. To, że jest ci troszeczkę teraz smutno, ale pamiętaj, nowy przed tobą na pewno. Tak, ja miałam ci powiedzieć, tak już robiąc konkluzję, zamykając temat projektów, że nie, ja w tym miesiącu kończę dwa, ale my już piszemy kolejne i jak popatrzyłam na strategię samej mamy na przyszły rok, to naprawdę pomyślałam, że no... Jest co robić, jest dużo obszarów do działania i słuchajcie, mój zespół się powiększa, to jest też cudowne, bo coraz więcej osób do nas dołącza i wspiera i pomaga, angażuje się w te działania, więc to jest też fantastyczne, że zarażam tą energią i entuzjazmem innych. Wcale się nie dziwię, o tak powiem. Kochani, dziękuję wam ślicznie i gdybyście chcieli dołączyć do Sama Mama, to serdecznie was do tego zachęcam. Dzięki wielkie. Buziaki i pięknego dnia. Wzajemnie dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego.